Tylko ja nie wiem, Sexmasterka jest raperką? Ona to miała chyba jakiś kawałek, czy to jest rap? Wbijajcie tutaj na ten i zobaczymy, kto wygra. Zobaczcie, jak znowu będą podzielone głosy, kiedyś robiliśmy głosowanie. Powiedzmy, że tak do, nie wiem, 400 głosów. O, chyba Multi wygra. Ale jaką on ma furę teraz? Ale Sexmasterka też dostaje głosy. O Jezu, czy my znajdziemy go teraz? Tu stoi jakieś auto. Ale to raczej nie jego auto. Co to w ogóle jest? Volkswagen Charan. Nie, to chyba nie jest jego auto. Multi, weź sobie, rób częściej zdjęcia z jakimś autem swoim. Dobra, co tu masz? Czy to jest jego? W drogim aucie robimy skrrt. Nie potrafię tego wymówić. Tu ma kolejne jakieś auta. Golfa, w Golfie mamy go zrobić? Nie, no chyba nie. A to nie są jego auta. I inny bardziej podobny tutaj no nie występuje, więc musimy wziąć tego. Powiedzmy, że rozbił go i kupił drugi taki sam, no. To będzie ten. 90 tysięcy kosztuje, kurde. Mniej jak Audi RS7. Co się dzieje z tymi Mercedesami? Dlaczego są tańsze? Więc to jest taka sobie standardowa wersja. Od razu widać, że to nie jest elektryk, mamy silnik pod maską. Nie tak jak w niektórych samochodach, otwierasz maskę, a tam bagażnik. Mamy okropny tablet wystający z deski rozdzielczej. Super, po prostu zajebiście. Ale myślę, że to ten Mercedes jest tak najbardziej podobny do tego multiowego, no. To jest taki najbardziej multi Mercedes. No, bardziej podobnego chyba nie ma tutaj w grze, więc no już nie będziemy szukać, tak? Ja nim jeszcze nie jeździłem w tej grze. Nie psujcie Merola, to nie mój, ja pożyczyłem. Już rejestracji nie ma. A właśnie, jak on miał rejestrację, też musimy zobaczyć. Rejestracja zła. Nie ma sprawy, Grzecho, już to naprawiłem, zobacz. Tak, musimy zmienić rejestrację. Możecie pisać na czacie, jak on ma rejestrację, okej? I felgi musimy też zmienić, nie? Tu już kupiony, ale musimy wziąć z tego rejestrację. Z tego weźmiemy rejestrację, z tamtego silnik, z innego jeszcze spoiler i będzie auto multiego, no. Tak się robi tuning. Dobra, tu już chyba nie będzie tego. Tu jakaś dealerka w ogóle, jakaś fabuła na tym filmie widać. A czekaj, jest. No rejestracja zamazana, co on sobie myśli? Pokaż mi rejestrację, nie jakieś konie. Dobra, jeszcze tutaj zrobimy trochę inaczej. Thanks and have fun. Dzięki za donate. Montany. Porsche Targa lub Rolls-Royce. Tu chyba Rolls-Royce'a nie ma, ale jakieś Porsche jest. Zobaczymy sobie jeszcze na pewno. I tutaj dajmy na dół. Będzie się fajnie odznaczać, nie? Tutaj M1. O, i kurde, elegancko. Takie rejestracje to ja rozumiem. No i teraz mamy rejestrację. Także samochód już prawie gotowy, jeszcze tuning, nie? I możecie pisać, na co go robimy, na draga, na drift. Możemy go zrobić na drift, bo ma na pewno tył, silnik z przodu, będzie się może nim fajnie latać. Wszystko na drift. Od razu komentarze typu, na drift gnoja, to mi się najbardziej podoba, no. O kurde. Aż zgłodniałem. Dobrze, to w takim razie zrobimy na drift.
No trochę dziwnie jest. Może trochę źle biegi ustawiłem. Coś tam leci, ale tak śmiesznie się nim jeździ, czy driftuje. Daje radę, ale tak, no nie wiem, te biegi strasznie go mulą, to raz, a dwa chyba stabilizatory źle ustawiłem. Powinny być odwrotnie, tak jak były domyślnie ustawione. Tu chodzi o ten stosunek tego ustawienia. I tu dajmy jeszcze dodatkowo jeden bieg. Teraz powinno być dobrze. Bo te nowe Mercedesy, one już nie mają takich dużych silników jak te starsze z poprzedniej generacji. I tutaj trzeba już na wyższych obrotach je trzymać, żeby uzyskać tą moc, nie? Także one się mogą zmulić już przy niższych obrotach. To chyba tam gdzieś w tej grze też jest odzwierciedlone w jakiś sposób, nie? Aj, aj. Nie no, nie jest źle. Naprawdę da się go całkiem spoko opanować. Myślę, że nie będzie problemu, aby wykręcić jakiś fajny wynik na strefie driftowej. Znaczy taki na trzy gwiazdki, nie? Czyli taki dosyć dobry. Oczywiście są lepsze auta driftowe, ale tutaj naprawdę nie jest źle. Patrz! O! Prawie przesterował! Mało brakowało. Ale w sumie jakoś się nawet trzyma, nie jest źle. O, zrobiłem te 75 tysięcy, ale słabo. Znaczy ciężko jest. No kurde, coś z nim jest nie tak. Musimy tutaj, wiecie co, musimy tutaj dać te standardowe opony, bo on tutaj za dużo trakcji łapie. Nie podoba mi się to. Musi nim bardziej zarzucać, no. No i dalej coś mu, kurde. Dalej coś mu jest ciężko, nie? Ciężko mi zrobić taki super fajny kąt przy tym drifcie. Coś tam leci, ale no aż takiego szału to nie ma z nim, nie? Jakoś tak ciężko go ustawić tym bokiem. Katuj na biegu. Dobra, spróbujmy teraz na wyższych obrotach trochę, czyli na trójce bardziej. Tutaj te zakręty mają dość mały kąt, nie? Są takie bardziej obłe. O! Upadłem trochę. Patrz, zmieściłem się nawet. Dawaj. Rzeczywiście, teraz katowanie na tej trójce lepiej się spisało. I na koniec jeszcze. Dobra. Pojedziemy teraz tutaj w prawo. Nie mogę się przedostać, kurde. Zobaczymy na tych zakrętach tutaj na dół. Ej, musimy tak jak w Need for Speed Undergroundzie chyba drogę nasmarować, wiecie czym.
jakimś masłem albo nie wiem. Albo jakimś woskiem nawoskować, nie? No i dobra, Mercedes Multiego. Bardziej z teledysku Multiego, nie? Niż Multiego. Tak sobie wygląda. Tam on miał jeszcze dodatkowe malowanie tutaj po bokach, ale wtedy byśmy mieli nie te felgi co trzeba, znaczy w innym kolorze. To mi się nie podobało. Co te boty w ciebie wbijają? To nie są boty, to są ludzki, no. Spokojnie. Uspokójcie tam wstążeczki. Nie pokazaliśmy jeszcze środka tego Mercedesa. Tak sobie wygląda. To nie jest dokładnie Mercedes Multiego, ale buda taka najbardziej zbliżona, nie? Do tego Multiowego.